witam Cię serdecznie z tej strony, oczywiście Jacek Stanek. Nagrywam dzisiaj dla Ciebie to wideo, ponieważ spacerując słuchałem sobie audiobooka Bogaty albo biedny, po prostu różni mentalnie. Oczywiście czytałem wcześniej książkę kilka razy słuchałem audiobooka i dzisiaj przypomniały mi się pewne słowa, które często mama mi mówiła, kiedy byłem dzieckiem. Powtarzała zawsze takie słowa: co byś nie zrobił, i tak będą o tobie mówić. Jeżeli mówią, to znaczy, że jest dobrze, że coś robisz, gdzie ludzie widzą, że robisz coś innego. Dlatego też często moja mama mówiła takie słowa: dlaczego jesteś biedny? Ponieważ jesteś głupi. Dlaczego jesteś głupi? Ponieważ jesteś biedny. I teraz zrozumiałem znaczenie tych słów, które mama mi często powtarzała. Znaczy, że jeżeli jesteś biedny, bo jesteś głupi, tak? Jesteś głupi, bo jesteś biedny. Jesteś biedny mentalnie. Mentalnie. Po prostu twoja mentalność jest... nie dbasz o swój samorozwój, jeżeli właśnie dzisiaj podchodzisz do tego, że czegoś się nie da zrobić, że coś jest niemożliwe. Wszystko jest możliwe do zrobienia, tylko to niemożliwe wymaga nieraz więcej czasu, więcej wiedzy, więcej poświęcenia. I tak właśnie przede wszystkim dużą rolę gra zaufanie. Największą, można powiedzieć. Mogę powiedzieć to z czystym sumieniem, z ręką na sercu, że właśnie tutaj dużą oraz właśnie główną rolę gra zaufanie. Dlaczego właśnie jest problem? Problem w marketingu sieciowym, w budowaniu zespołu opartego o przyjaciół, o znajomych. Często kiedy informujemy swoich znajomych, to przykładowo znajomi mówią: pokaż, że ty coś osiągniesz i wtedy my do ciebie dołączymy. Okej, i właśnie tutaj się pojawia problem z tym zaufaniem. Jest to jednak zaufanie ograniczone, gdzie nieraz właśnie wydaje nam się, że mamy przyjaciół, mamy znajomych, którym możemy zaufać, którym możemy w cudzysłowie powierzyć swoje całe życie. A jednak okazuje się, że tak nie jest. I teraz chciałbym Ci powiedzieć takie bardzo ważne, może mocne słowa, ale jeżeli Ty potrafisz zaufać drugiemu człowiekowi, jeżeli ktoś Ci mówi, że spróbujmy zrobić wspólny biznes, który przyniesie Tobie oraz mi korzyści, gdzie inwestycja w taki biznes przykładowo to jest raptem, przykładowo, nie wiem, jeżeli palisz papierosy, to jest 6 paczek papierosów w miesiącu. Jeżeli przykładowo lubisz tam wypić piwko, jakiegoś drinka, zawsze można sobie tego odmówić na początku, na początek tego, aby wystartować. Na różne pierdoły wydajemy często naprawdę duże kwoty, a tutaj możemy zainwestować naprawdę parę złotych, aby za kilka miesięcy wyciągnąć z tego naprawdę duże profity. Często Polacy teraz mówią, że jest bieda w kraju. Guzik, prawda, nie ma żadnej biedy. Przede wszystkim firmy, które dają nam możliwości, świetnie prosperują, tylko trzeba te możliwości wykorzystać i po prostu zacząć przede wszystkim wierzyć, ufać swoim znajomym. A tutaj jest najważniejszą rzeczą, że jeżeli chcesz w marketingu sieciowym zbudować naprawdę fajne źródło dochodu. Dlaczego to mówię? Ponieważ działam już z jedną firmą. Działam z tą firmą ponad rok czasu. Sam wiem doskonale, ile mi to przynosi korzyści. Na chwilę obecną zajmuję się tylko tym. Oczywiście moja żona jeszcze zajmuje się naszym tradycyjnym biznesem. I co tu mogę Ci powiedzieć? Tyle, że przede wszystkim produkt oraz produkty, które firma wprowadza, z którą współpracuje, jest to firma S7 Medical Company. Są to produkty, które wcześniej czy później będą potrzebne każdemu. Ktoś nieraz mówi, że braknie ludzi. Nie braknie ludzi, ponieważ z dnia na dzień, każdego dnia rodzą się nowe dzieci. Przybywa osób, jest jednak rotacja. No, wszyscy nie będą rodzić biznesu. Będą również kiedyś klienci, którzy będą chcieli kupić produkt, który mamy w ofercie. Tych produktów cały czas przybywa, więc skala jest bardzo, bardzo duża. Dlatego dzisiaj zastanów się, czy jeżeli Twój znajomy, Twój przyjaciel, mogę to być ja, może to ktoś inny być, ponieważ to wideo podejrzewam, że będzie służyło wielu osobom, wielu moim partnerom,
ponieważ, tak jak powiedziałem, moim celem jest zmienić życie na lepsze wielu, wielu ludzi. No, dla mnie chcę to policzyć w setkach. I być może ty kiedyś mi podziękujesz, że w ogóle nagrałem to wideo. Akurat tak bym chciał, taki jest mój cel, abyś właśnie kiedyś właśnie przypomniał sobie to wideo i powiedział: Jacek, dobrze mówiłeś. Dlatego, jeżeli dzisiaj nie potrafisz mi zaufać, no to ja nie będę potrafił tobie pomóc. Jeżeli potrafisz zaufać i potrafisz odmówić sobie, ja mówię, jakieś rzeczy, które no nie są ci potrzebne do życia w danym miesiącu, i zainwestować w swoje lepsze jutro 100-200 zł, no to nie są jakieś kosmiczne pieniądze. Tak jak mówię, na różne głupie pierdoły wydajemy większe pieniądze. Ale z całego serca chciałbym ci pomóc, chciałbym pomóc wielu osobom. Oczywiście na siłę tego nie zrobimy, ale myślę, że wiele osób, oglądając to wideo, zmieni myślenie. Przede wszystkim polecam ci: przeczytaj książkę lub ściąg z chomika czy skądś jakiegoś audiobooka. Bogaty albo biedny, po prostu różni mentalnie, książka T. Harv Ekera. Być może faktycznie również u ciebie ta książka zmieni twoje nastawienie, twoje podejście przede wszystkim do tego, co nam, jakie korzyści nam daje właśnie marketing sieciowy, budowanie zespołu. Tutaj, wykonując pracę wiele osób, możemy osiągnąć dużo, dużo więcej niż to, co wykonujesz sam, robisz sam. Okej, może wystarczy na dzisiaj, abym cię za bardzo nie zmiażdżył tym napływem informacji, więc pozdrawiam. Jeżeli chcesz, abyśmy mogli razem po prostu współpracować, jeżeli chcesz, abym ci pomógł i chcesz przede wszystkim iść razem ze mną na sam szczyt, zapraszam cię do kontaktu, koniecznie się do mnie odezwij lub odezwij się do osoby, która pokazała ci to wideo, a z pewnością pomożemy ci wystartować oraz myślę, że osiągnąć duży, duży sukces. Gorąco pozdrawiam, do zobaczenia, cześć!